Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Mateusz Banaszkiewicz, jestem psychologiem zdrowia. Dzisiaj to, co zrobimy, to skupimy się chwilę nad tematem stresu. Pierwszą rzeczą, o którą Państwa poproszę, to jest taka próba postawienia się trochę w mojej sytuacji tutaj, a mianowicie moja prośba jest taka, żeby Państwo wyobrazili sobie, że ktoś z Waszych bliskich znajomych jest w takiej sytuacji, że czeka go wystąpienie publiczne przed dużą grupą ludzi. I macie Państwo do wyboru dwie strategie. Jedną z tych strategii możecie Państwo polecić tej osobie w ramach wsparcia tej osoby. I pierwsza strategia jest taka. Osoba miałaby przed tą sytuacją ważną, ale obciążającą, próbować się uspokoić poprzez takie powtarzanie sobie: jestem spokojny, jestem spokojny, jestem spokojny. To jest pierwsza strategia. A druga strategia polegałaby na tym, że osoba ma powtarzać sobie: jestem pobudzony, jestem pobudzony, jestem pobudzony. I pytanie jest takie, którą strategię by Państwo wybrali? Ręka do góry. Kto wybrałby w ramach takiego polecenia pierwszą strategię? Jestem spokojny, jestem spokojny. Dobra, wydaje się, że większość. A kto z Państwa wybrałby drugą strategię, czyli jestem pobudzony? Nieliczni. Dobrze. Więc, drodzy Państwo, dokładnie analogiczna sytuacja miała miejsce w przypadku eksperymentu, o którym chcę Państwu wspomnieć. I eksperyment polegał na tym, że badaczka poprosiła ludzi, aby w ramach eksperymentu każda z osób wystąpiła publicznie. I każda osoba otrzymała informację, że po pierwsze wystąpi publicznie, a po drugie dostała informację, że jej wystąpienie obejrzy duża grupa ludzi. I znowu, osoby zostały dobrane w dwie grupy i jedna grupa otrzymała informację, że przed wystąpieniem ma próbować się uspokoić, powtarzając sobie: jestem spokojny, jestem spokojny. A druga grupa otrzymała informację, że przed wystąpieniem ma skoncentrować się na tym, co czuje, co przeżywa i powtarzać sobie: jestem pobudzony, jestem pobudzony. I efekt, drodzy Państwo, był taki, że osoby, które skorzystały z tej drugiej strategii, czyli mówiły sobie o tym, że są pobudzone, to były osoby, które po pierwsze dłużej występowały, miały większą gotowość, żeby to ich wystąpienie trwało dłużej, a po drugie zespół sędziów kompetentnych, który oceniał te wystąpienia, ocenił wystąpienia tych osób jako, a raczej ocenił te osoby jako bardziej wiarygodne, bardziej kompetentne, bardziej merytoryczne, bardziej wytrwałe. I to jest tylko przykład interwencji, która pokazuje, że sami to, co intuicyjnie czujemy, może nam pomóc, może się okazać, że wcale nie jest taką rzeczą, która jest najlepszym rozwiązaniem. I to, od czego chcę zacząć, to powiedzieć Państwu, że takie informacje, które zwykle do nas docierają w kontekście stresu, ze strony mediów czy ze strony różnych specjalistów, są raczej takie. W postaci różnego typu zaleceń, tak? Długotrwały stres szkodzi zdrowiu. Stres to niewidzialny zabójca. Profilaktyka stresu polega na wyłączeniu stresu. Inny przykład, 5 sposobów na redukcję stresu. Nie stresuj się, stres szkodzi zdrowiu. I muszę Państwu przyznać, że z jednej strony nie dziwię się temu, że te zalecenia tak wyglądają. To jest po prostu wynik tego, że na przestrzeni lat bardzo wiele badań wskazywało na to, że stres, szczególnie jeśli jest chroniczny, jeśli trwa długo, szkodzi naszemu zdrowiu. Ale dekada ostatnich 10 lat badań pokazała, że to zjawisko jest troszkę bardziej skomplikowane. I chcę Państwu powiedzieć, że bardzo często, kiedy Państwo słyszycie tego typu informacje o tym, że stres szkodzi zdrowiu, że stres wpływa na różnego typu układy naszego ciała, na układ krwionośny, na układ immunologiczny, wpływa i szkodzi naszemu mózgowi, to są informacje, które są oparte na badaniach, które są prowadzone na osobach, które owszem przeżywają stres, albo na zwierzętach, które przeżywają stres, ale bardzo często tą reakcją, która jest badana, jest tak zwana reakcja walki albo ucieczki. Czyli taka najbardziej podstawowa, mocno ugruntowana w fizjologii człowieka reakcja. Potrafimy mieć więcej reakcji stresowych, że stres jest bardziej złożonym zjawiskiem. I poza takim przykładem, o którym wspomniałem, czyli poza reakcją walki albo ucieczki, często z tą reakcją też wiązana jest reakcja zamrożenia, czyli taka reakcja, że człowiek
nie jest w stanie wygenerować jakiejś aktywności, czyli na przykład nie jest w stanie się ruszyć albo nie jest w stanie czegoś powiedzieć. I zanim pójdziemy dalej, to chcę Państwu powiedzieć, że stres jest tak złożonym zjawiskiem, że w pewnym sensie można byłoby powiedzieć, że w ogóle nie istnieje. To znaczy, jakbym Państwa zapytał, co dla Was oznacza stres, to mogłoby się okazać, że dla różnych osób oznacza tak naprawdę co innego. No dobrze, ale są różni badacze, których celem jest to, aby wesprzeć ludzi w radzeniu sobie z różnego typu sytuacjami, które są dla nich trudne. I przykładem takiego badacza jest Jeremy Jameson, który jest taką osobą, która jako student jeszcze był aktywny sportowo. I jako sportowiec zauważył, że gdy zbliża się mecz, to jego koledzy sportowcy, obserwując różnego typu objawy stresu, jak na przykład mocno bijące serce, pocące się dłonie, mają takie poczucie: super, jestem przygotowany do działania, jestem pobudzony. Ale ci sami koledzy, gdy czekał ich jakiś egzamin, obserwując te same objawy stresu, deklarowali zupełnie coś innego. Mieli takie poczucie, że za chwilę udławię się ze stresu. Jeśli te objawy będą trwały dalej, to nie poradzę sobie efektywnie. Poniosę porażkę. I to, co zrobił Jameson, to gdy już został psychologiem, został badaczem, postawił sobie taką hipotezę, że to negatywna percepcja stresu sprawia, że ludziom trudno jest skorzystać z tego zjawiska jako z pewnego zasobu, który będzie dla nich wspierający. I to, co zrobił, to w ramach swoich badań zaczął uczyć ludzi, w jaki sposób mogą korzystać ze stresu, tak jak to robią niektórzy sportowcy. Przeprowadził spektrum różnych badań, które tego obszaru dotykają. W najprostszym sensie można powiedzieć, że to, co robi, to po prostu w ramach swoich interwencji mówi ludziom: jeśli przed jakimś wydarzeniem, które jest dla ciebie ważne i trudne, zauważysz, że przeżywasz lęk, napięcie, to postaraj się pamiętać, że to może być pomocne. I jednym z takich badań, które wybrałem dla Państwa, żeby o nim dzisiaj opowiedzieć, jest badanie, które zostało opublikowane kilka miesięcy temu. I to jest takie badanie, które polegało na tym, że na potrzeby tego badania Jameson wraz ze swoim zespołem badawczym połączył siły z Aaronem Altosem. Altos to jest taka osoba, która pracuje w dwuletnim koledżu w Stanach Zjednoczonych. I to jest dosyć szczególne miejsce, dlatego że to jest koledż, w którym wykształcenie próbują zdobyć osoby, które moglibyśmy nazwać nieuprzywilejowanymi. To są osoby, które na przykład są matkami z dziećmi, które próbują połączyć wychowanie dziecka ze zdobyciem wykształcenia. To są też osoby na różnym etapie życia, które z jakiegoś powodu wcześniej nie zdołały tego etapu edukacji po prostu zakończyć. I w ramach tego koledżu takim jednym z najtrudniejszych przedmiotów dla osób, które się tam uczą, są zajęcia z matematyki. I to jest całkiem poważna sprawa, bo wiąże się z tym, że jeśli osobom nie uda się zdać egzaminu z matematyki, to efekt będzie taki, że nie domkną koledżu i w efekcie na przykład nie dostaną się na studia, nie będą w stanie tego etapu swojej edukacji po prostu zakończyć. I wyobraźcie sobie Państwo, że na potrzeby tego eksperymentu udział wzięły te osoby, które nie zdały pierwszego egzaminu i miały szansę zdać kolejny po upływie pewnego czasu, po wykorzystaniu zajęć korekcyjnych. I osoby, które wzięły udział w eksperymencie, zostały dobrane ponownie w dwie grupy. Jedna grupa otrzymała taką informację pisemną: jeśli w przyszłości zauważysz u siebie poczucie stresu, poczucie napięcia, to pamiętaj, że ten stan może być pomocny. Druga grupa otrzymała informację: jeśli zauważysz u siebie objawy napięcia, objawy stresu, to postaraj się zignorować stres albo nie myśleć o tych, albo zignorować myśli negatywne. Postarać się nie myśleć o, nie koncentrować na tym, co negatywnego myślisz sobie w głowie. I efekty były takie, że grupa, która otrzymała informację, że negatywne objawy stresu mogą być w rzeczywistości wspierające, to była taka grupa, która w efekcie w drugim egzaminie uzyskała znacznie wyższe wyniki. To była jedna rzecz. Druga rzecz to fakt, że ta grupa w ogóle na koniec semestru miała ogólnie wyższe wyniki i to była też grupa, która deklarowała większy poziom odwagi związany z matematyką.
nagle prosta interwencja sprawiła, że te osoby w inny sposób poradziły sobie z tą sytuacją. I to badanie, nie wiem, czy Państwo to czujecie, ale to badanie uważam za szczególne z tego względu, że w większości takich eksperymentów biorą udział osoby, które już bazowo mają wysoki poziom funkcjonowania, na przykład studenci Uniwersytetu Harvarda. W tym przypadku interwencji podlegały osoby, które realnie potrzebowały pomocy. I dobrze jest wiedzieć, że takie podejście pomaga ludziom, którzy funkcjonują na wysokim poziomie, ale być może z tego, co widzimy, to jest też wsparcie, które pomocne jest tym, którzy najbardziej go po prostu potrzebują. No dobrze. I taka refleksja, która wypływa z tego podejścia, jest taka, że następnym razem, kiedy Państwo znajdziecie się w sytuacji obciążającej, dobrze jest zwrócić uwagę na to, co Państwo przeżywacie, nawet jeśli jest to trudne czy w jakiś sposób niepokojące, i postarać się pomyśleć sobie o tym, że stres jest po prostu źródłem energii. Nawet jeśli jest trudny do wytrzymania, to w rzeczywistości koniec końców to jest nasz mózg, nasze ciało, które próbuje wygenerować energię, żebyśmy skupili się na tym, co jest w tym momencie ważne. Nawet jeśli jest trzecia nad ranem i chcielibyśmy w tym momencie spać. Dobrze. I te przykłady, które Państwu podałem, to są przykłady takich strategii, które pomagają tą naszą reakcję stresową przeformułować w taki sposób, żebyśmy doświadczyli tak zwanej reakcji wyzwania. Reakcja wyzwania to jest taki rodzaj reakcji stresowej, która pojawia się na przykład w trakcie wykonywania aktywności fizycznej, na którą mamy ochotę. I kolejny obszar badań, który zwrócił moją uwagę i wydaje mi się interesujący, to są badania z tak zwanego obszaru nastawienia wobec stresu. Nastawienie w tym rozumieniu to jest taka część naszych przekonań, naszego systemu przekonań na temat świata. W zależności od tego, jakie mamy nastawienie, tak będziemy interpretowali to, co się dzieje w rzeczywistości, także tak będziemy interpretowali to, co trudnego nas spotyka, i w efekcie tak też będziemy zachowywali się wedle tego, jak interpretujemy to, co nas spotyka. I taką przykładową badaczką, która zajmuje się tym obszarem, jest jedną z moich ulubionych badaczek, jest Alia Kram. I to, co dr Kram w ramach swoich badań robi, to między innymi przygląda się temu, w jaki sposób nastawienie wobec stresu wpływa na to, jak sobie ludzie z nim po prostu radzą. I mam dla Państwa taki przykład. W ramach jednego z eksperymentów to, co zrobiła, to postawiła ludzi w sytuacji obciążającej, w trakcie której ludzie musieli na bieżąco reagować na negatywną informację zwrotną, czyli otrzymywali nieprzyjemne informacje. Musieli radzić sobie z krytyką, jednocześnie usprawniając swoje zachowanie. Ale, czego Państwu nie powiedziałem, połowa uczestników przed tym obciążającym wydarzeniem, przed tym obciążającym doświadczeniem obejrzała krótki, 3-minutowy film, który mniej więcej był skoncentrowany na tym, że stres nas osłabia. I wiązał się z prawdziwymi wynikami badań. Natomiast druga grupa obejrzała krótki, 3-minutowy film, który dotykał kwestii związanych z tym, że stres potrafi nas wzmacniać. I to były również prawdziwe wyniki badań. I badacze obserwowali, co było skutkiem takiej próby zmiany nastawienia wobec stresu po tym, jak ludzi w tej sytuacji obciążającej postawiliśmy. I drodzy Państwo, efekt był taki, że wszystkie osoby były zestresowane, poznalazły się w obciążającej sytuacji, ale ta grupa, u której próbowano zmienić nastawienie wobec stresu na pozytywne, to była grupa, w której krwi w trakcie wystąpienia, w trakcie wydarzenia i po tym wydarzeniu zaobserwowano wyższy poziom neurohormonu o nazwie DHEA. DHEA to jest taki neurohormon, który wiąże się z tym, że jeśli w trakcie reakcji stresowej jest go więcej, to nasz mózg ma większą zdolność do uczenia się z doświadczenia. To jest taki neurohormon, który generalnie sprzyja wzrostowi, sprzyja neuroplastyczności mózgu. Z perspektywy stresu to oznacza, że jeśli Państwa reakcja stresowa będzie wiązała się z wyższym poziomem DHEA, to za każdym razem, kiedy Państwo jej doświadczacie, w efekcie stajecie się bardziej skuteczni w tym, żeby sobie radzić. W efekcie jesteście w stanie efektywnie uczyć się z doświadczenia. I gdybyście Państwo mieli taką wątpliwość, że może takie rezultaty tak działają krótkoterminowo, czyli coś zrobiono, ale potem człowiek radzi sobie inaczej, to wybrałem dla Państwa takie badanie, w którym badacze znaleźli grupy zawodowe,
które ponieważ podlegają dużej presji, dużemu obciążeniu, to w efekcie są bardziej narażone na wypalenie zawodowe na przykład. I to, co badacze zrobili, to przyglądali się temu, w jaki sposób nauczyciele i lekarze interpretują swoje doświadczenia związane ze stresem, z napięciem, z lękiem. I co się okazało? Okazało się, że można to było podzielić mniej więcej na dwie grupy. Jedna grupa to była taka grupa ludzi, która interpretowała ten stan jako taki nadmiernie obciążający i jako taki, który potencjalnie może im zaszkodzić. A druga grupa to była grupa, która miała zdolność do tego, żeby interpretować to, co się pojawia w trakcie przeżywania stresu, jako pewną informację, jako źródło energii oraz jako motywację do działania, nawet wtedy, kiedy ten stan jest trudny i nieprzyjemny. Jakie były rezultaty? Te osoby były śledzone w toku swojej kariery przez około rok i badacze po roku przyglądali się, kto miał największą szansę, aby nie wystąpiły u niego objawy wypalenia zawodowego. I co się okazało, to była właśnie ta grupa. Nagle wygląda na to, że nastawienie wobec tego, co stres nam przynosi, tych objawów, które się pojawiają, ma jakiś związek z tym, w jaki sposób na to z perspektywy czasu reagujemy. Gdyby Państwo mieli taką wątpliwość, czy w ogóle w Polsce są tacy lekarze, którzy potrafią objawy stresu interpretować jako źródło energii, motywacji, to mam taki przykład lekarza, z którym miałem kiedyś przyjemność współpracować. Tutaj akurat zdjęcie zostało zrobione w trakcie misji w Afryce. No dobrze. I zobaczcie Państwo, te przykłady, które podałem, pokazują troszkę inną perspektywę stresu. Bo jeśli jest tak, że nagle jestem osobą, która ma taką tendencję, że kiedy przeżywam stres, to albo mam potrzebę, żeby w jakiś sposób unikać sytuacji obciążających, albo w jakiś sposób próbuję nie przeżywać emocji, które się pojawiają i na przykład sięgam po alkohol, czy robię cokolwiek innego, co w jakiś sposób próbuję sobie przynieść ulgę, to okazuje się, że po pierwsze, to moje przeszłe doświadczenia prawdopodobnie są tym, co sprawiło, że reaguję w ten sposób dzisiaj. To oznacza, że moja aktualna reakcja stresowa, nawet jeśli nie jest najlepszą z możliwych, które chciałbym w tej chwili przejawiać, jest po prostu wynikiem tego, że na pewnym etapie życia to była najlepsza reakcja, jaką byłem w stanie rozwinąć. Ale to oznacza jednocześnie, że to jest też taka reakcja stresowa, którą mogę zmienić na inną. I to pokazuje pewną perspektywę, mianowicie taką, że każda kolejna sytuacja stresowa dla Państwa jest też okazją do tego, żebyście nauczyli się reagować w inny sposób. Za każdym razem, kiedy zrobicie coś innego niż to, co robicie zwykle, dajecie sobie szansę na to, żeby w przyszłości reagować w taki sposób, jakbyście chcieli, żebyście byli na przykład silniejsi albo bardziej zdolni do tego, żeby tolerować dyskomfort. No dobrze, ale takie pytanie nasuwa się spontanicznie, co będzie wtedy, kiedy pewne zawody sprawiają, że ludzie automatycznie wzmacniają u siebie ten rodzaj reakcji stresowej, na przykład walki albo ucieczki, który z perspektywy czasu jest niekorzystny dla zdrowia. No i takim przykładem mogą być na przykład policjanci. To muszę Państwu powiedzieć, że taką ustrukturyzowaną, przebadaną formą wspierania ludzi w tym, żeby przeformułowali stres i reakcję stresową w taką stronę, żeby radzili sobie w sposób korzystny dla zdrowia, są na przykład 8-tygodniowe treningi uważności. I tutaj przykład z Kanady, policjanci, którzy uczyli się medytacji. Medytacja jest takim ważnym elementem treningów uważności. I taki humorystyczny przykład, bardzo aktualny, ze Stanów Zjednoczonych, z Baltimore, gdzie dzieci zamiast pojawić się po lekcjach w tak zwanej kozie, zaczęły być odsyłane na trening medytacji. Dobrze. To, na co teraz Państwu chcę zwrócić uwagę, to na to, że ludzie mają taką niesamowitą zdolność do tego, nie zawsze ją widzimy, ale mają zdolność do tego, żeby nawet wtedy, kiedy są w bardzo trudnych, obciążających okolicznościach, żeby dzielić się swoimi zasobami, dzielić się swoimi możliwościami, żeby być współczującymi. To jest przykład z Manili, ze slumsów, gdzie dzieciaczek, który tak naprawdę nie ma nic, dzieli się jedzeniem z kotkiem, jedzeniem, które prawdopodobnie po prostu gdzieś znalazł.
Inny przykład, bodajże z sierpnia, ja Państwu go odczytam. To jest przykład pani, która doświadczyła wypadku i grupa obcych ludzi pomogła jej i miała taką dużą potrzebę, żeby w jakiś sposób dodatkowo podziękować. I napisała list, który po prostu został rozwieszony przy ulicy. Serdecznie dziękuję wszystkim nieznanym mi osobom, które 8 sierpnia około godziny 14 pomagały mi po upadku na chodnik. Podniosły mnie i posadziły na przyniesiony fotelik, obwiązały swoją białą koszulą silnie krwawiącą głowę, zmieniły zakrwawioną bluzkę na przyniesiony czarny t-shirt, wezwały pogotowie, zawiadomiły rodzinę. Dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie, Anna. Inny przykład, mężczyzna, który bodajże w Bagdadzie dostrzegł zbliżającego się do tłumu zamachowca, bardzo szybko podbiegł do niego, mocno go ścisnął i poświęcił swoje życie, jednocześnie ratując wielu innych ludzi. Przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. W te wakacje policjanci zatrzymali osobę prowadzącą samochód pod wpływem alkoholu, to była kobieta, i na tylnym siedzeniu znaleźli rocznego chłopca, który był chory i był brudny, był cały brudny w swoich własnych wymiocinach. Kobieta została aresztowana, chłopiec został zabrany na komisariat i widoczny na zdjęciu funkcjonariusz przeżył taki poziom stresu i było mu tak trudno z tą sytuacją, że postanowił wykąpać chłopca, żeby przynieść mu trochę ukojenia. I zrobił to po prostu w zlewie na komisariacie. I w momencie, gdy już zbliżała się opieka społeczna, już chłopiec zaczął zasypiać w troszkę innym stanie niż poprzednio. Inny przykład, Francja. Po brutalnym morderstwie katolickiego księdza przez dwóch 19-letnich muzułmańskich ekstremistów odbyła się msza w intencji zamordowanego księdza. Pojawiło się na niej ponad 100 muzułmanów w ramach takiego gestu solidarności i wyrazu sprzeciwu wobec przemocy. Przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Kolejny przykład, Meksyk. 12-letni chłopiec próbuje swoim własnym ciałem w ramach gestu odwagi zatrzymać demonstrację przeciwników legalizacji związków jednopłciowych, dlatego że jego wujek jest gejem. Inny przykład, Nowy Jork. Policjant, który w mroźny dzień dostrzegł bezdomną osobę bez butów, miał taki poziom dyskomfortu, przeżył taki rodzaj stresu, że spontanicznie postanowił kupić mu po prostu buty. Ktoś przypadkowy zrobił zdjęcie. Warszawa, wrzesień, kilka tygodni temu. To, co miało miejsce, to jeden z mężczyzn w agresywny sposób zaczął zwracać się do dwóch kobiet prawdopodobnie pochodzenia azjatyckiego. Na szczęście to, co miało miejsce, to jeden z pasażerów zareagował, pomógł kobietom przenieść się w inne miejsce, zajął rozmową sprawcę. Natomiast Maria Cywińska, która jest psychologiem z Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach takiej potrzeby, żeby jakoś pomóc w ujęciu sprawcy, czy potencjalnie pomóc w tym, żeby przekonać się, co się wydarzyło, zrobiła to zdjęcie. Jaka jest puenta z tej perspektywy, bo zobaczcie Państwo,
nie zawsze widzimy walkę, nie zawsze widzimy ucieczkę, chociaż dużo mówi się o tym, że stres potrafi sprawiać, że ludzie stają się egoistyczni, samolubni, to okazuje się, że stres potrafi też być źródłem kontaktów z innymi. Potrafi sprawić, że wtedy, kiedy komuś dzieje się krzywda, my pomimo strachu, dyskomfortu spróbujemy udzielić pomocy, ale z drugiej strony wtedy, kiedy sami przeżywamy coś trudnego, czasem potrafimy znaleźć w sobie odwagę do tego, żeby sięgnąć po prostu po pomoc. I taka reakcja, która jest reakcją, która wiąże się z tego typu poszukiwaniem pomocy albo niesieniem pomocy, to jest tak zwana reakcja wspierania i zaprzyjaźniania. I póki co badania wskazują na to, że takim hormonem, który wspiera ludzi w tym, żeby reakcja stresowa przebiegała w ten sposób, kiedy ma miejsce, jest oksytocyna. Oksytocyna to jest taki hormon, który jeśli Państwo przeżywacie stres i w waszym krwioobiegu jest go dużo, będzie sprawiał po pierwsze, że będziecie Państwo mieli potrzebę kontaktów z innymi ludźmi. Te kontakty będą się wiązały z tym, że będziecie Państwo mieli wyższy poziom zaufania do innych ludzi i z drugiej strony będziecie Państwo mieli większą potrzebę, żeby wspierać innych ludzi. I ostatnia rzecz, którą pokazałem na tych kilku przykładach, to jest fakt, że wtedy, kiedy Państwa reakcja stresowa ma miejsce i można ją nazwać reakcją wspierania i zaprzyjaźniania, to stajecie się Państwo bardziej odważni, żeby poradzić sobie z sytuacją w taki czy w inny sposób. No i w związku z tym badacze też troszkę przyglądają się temu, w jaki sposób takie nastawienie związane ze wsparciem przekłada się na to, jak ludzie radzą sobie ze stresem. I w ramach jednego z badań w badaniu uczestniczyły kobiety ze swoimi partnerami. Badanie polegało na tym, że w trakcie partnerzy byli rażeni prądem, natomiast kobiety towarzyszyły im w tej trudnej, wydaje się, sytuacji. Ale w trakcie niektórych serii szoków elektrycznych to, co kobiety miały robić, to miały ściskać tak zwaną antystresową piłkę. Czyli po prostu patrząc na dyskomfort partnera, miały zajmować się swoim stresem, miały spróbować zredukować napięcie, czyli zrobić to, co zwykle słyszymy, kiedy ktoś nam próbuje w jakiś sposób radzić, jak radzić sobie ze stresem. Druga wersja wydarzeń w innych warunkach eksperymentalnych, to co kobiety miały robić, to trzymać po prostu partnera za rękę. I badacze przyglądali się temu, co było rezultatem tych dwóch zastosowanych strategii. I powiem Państwu, że w obu wersjach wypadków sytuacja była taka, że za każdym razem kobiety przeżywały stres, za każdym razem przeżywały dyskomfort, ale w tej sytuacji, kiedy trzymały partnerów za rękę, w ich mózgach zaobserwowano pewne różnice. Jedna z różnic polegała na tym, że w trakcie przeżywania stresu, kiedy partnerki trzymały mężczyzn za rękę, bardziej aktywny był w ich mózgach tak zwany układ nagrody, który jest takim rejonem mózgu, który kiedy jest aktywny sprawia, że mamy większą gotowość do tego, żeby dążyć do zrobienia czegoś. Mamy w większym stopniu też zdolność do przeżywania emocji pozytywnych, pomimo przeżywania również emocji negatywnych. Czyli nagle ciało jest w takim poczuciu, że jeśli zadziałamy, skierujemy się w stronę czegoś, to wydarzy się coś dobrego. I w tym przypadku moglibyśmy to interpretować w takim charakterze, że kobiety, i tak też kobiety potem zadeklarowały, że kobiety przeżywając dyskomfort, widząc cierpiącego partnera, ale trzymając go jednocześnie za rękę, miały większe poczucie kontaktu z tym partnerem, większe poczucie bycia w takiej miłosnej bliskości, większe poczucie po prostu wsparcia. I jednocześnie miały większą nadzieję na to, że wytrwa, że poradzi sobie z tym, co przeżywa. I jednocześnie ciekawą obserwacją było to, że właśnie u tych kobiet, które trzymały partnerów za rękę, badacze zaobserwowali też zmiany reaktywności na poziomie ciała migdałowatego. Ci z Państwa, którzy są studentami, pewnie kojarzą, że z pewnym uproszczeniem możemy powiedzieć, że ciało migdałowate jest takim rejonem, który wiąże się z przeżywaniem reakcji stresowej w mózgu. I u tych kobiet zaobserwowano, że wtedy, kiedy trzymały partnerów za rękę, ta aktywność tego rejonu spadała. Czyli w pewnym sensie możemy powiedzieć, że poczucie strachu było mniejsze. Nagle mamy osoby, które przeżywają stres, ale mają takie poczucie, że wytrwają w tej sytuacji, że dzieje się coś ważnego.
I mam jeszcze jeden przykład eksperymentu, który z tym pierwszym w jakiś sposób jest związany. I ten eksperyment polegał na tym, że ludzie zostali nauczeni tak zwanej formy praktykowania współczucia. Była to pewna medytacja, która polegała po prostu na tym, że osoby koncentrowały się na oddechu, potem wyobrażały sobie bliską osobę, która w jakiś sposób przeżywa cierpienie albo ma jakieś problemy. Osoby miały skoncentrować się na tym, co w związku z tym przeżywają, co się w nich pojawia. Potem miały wyobrażać sobie poczucie współczucia i poczucie bliskości z tą osobą i wyobrażać sobie o tym, że kierują te odczucia w stronę tej osoby, która tej pomocy potrzebuje, a potem znowu koncentrować się łagodnie na oddechu, uczyć się być z tym stanem, który się po prostu pojawia. I to, co badacze zrobili, to po pewnym czasie postawili te osoby w trudnej sytuacji, bardzo niekomfortowej czy nieprzyjemnej. Gdyby Państwo dzisiaj mieli razem ze mną w takim eksperymencie uczestniczyć, to być może to, co by badacze zrobili, to pokazali nam chłopca, który przeżył piekło i prawdopodobnie w efekcie zareagował reakcją zamrożenia, żeby w jakiś sposób spróbować odźwignąć to, co go spotkało. W ramach eksperymentu to, co badacze zrobili, to te osoby, które uczyły tej pewnej formy praktyki współczucia, te osoby znalazły się w sytuacji oglądania prawdziwych klipów, najczęściej takich pochodzących z wiadomości, tragedii, które się zadziały. Badacze obserwowali, co działo się w mózgach tych osób, które zostały nauczone tej pewnej formy radzenia sobie ze stresem, jaką jest po prostu współczucie. I co się okazało? Okazało się, że te osoby, które były tej pewnej formy współczucia nauczone, to były osoby, które w trakcie oglądania klipów, o których powiedziałem, przeżywały stres, przeżywały emocje negatywne, ale równolegle zaobserwowano u nich również większą aktywność układu nagrody. To były nagle osoby, które przeżywając stres miały takie poczucie, że pojawiają się też emocje pozytywne. Miały takie poczucie, że życzą tym osobom, które widzą, jak najlepiej. Miały poczucie, że mają nadzieję, że te osoby wytrwają. Nagle mieliśmy ludzi, którzy przeżywając dalej stres, lepiej sobie z nim radzili. Radzili sobie w taki sposób, który moglibyśmy powiedzieć był związany po prostu z odwagą. I ja Państwa pewnie nie muszę przekonywać, że jak włączymy telewizor czy porozmawiamy z innymi ludźmi, to okazuje się, że poza gestami współczucia, o których Państwu dzisiaj powiedziałem, masa jest też różnych sytuacji, w których możemy mówić po prostu o przemocy. I to jest przykład z małej dolnośląskiej wioski, gdzie w te wakacje znaleziono kotka, który został po prostu bardzo brutalnie potraktowany i cierpiał tak strasznie i był w tak ciężkim stanie, że musiał zostać uśpiony. Ale masę ludzi z całej Polski, przeżywając stres, zaangażowało się w to, żeby spróbować znaleźć sprawcę. Nie wiem, czy to się powiodło, natomiast zobaczcie Państwo, nagle mamy ludzi, którzy przeżywają stres, ale czerpią z tego doświadczenia, mimo że jest strasznie trudne, żeby spróbować zrobić coś, co wydaje się w jakiś sposób słuszne czy w jakiś sposób ważne. I trochę na to chcę Państwu zwrócić uwagę, że takim obszarem, który też prężnie się rozwija, jest tak zwany obszar współczucia, czy z perspektywy stresu możemy powiedzieć pewnego nastawienia związanego ze współczuciem. To wiąże się z tym, że gdy przeżywam stres, być może nie najlepszą strategią będzie dla mnie to, żeby odciąć się od tego, co przeżywam, raczej budować w sobie zdolność do tego, żeby tolerować ten dyskomfort, który się pojawia. I obserwując to, co czuję i obserwując to, że nie mam zgody na pewne rzeczy, próbować zrobić w moim życiu to, co wydaje się słuszne, żeby w jakiś sposób sobie z tym poradzić. I moglibyśmy się zastanawiać, czy takie efekty, o których ja powiedziałem, są obserwowalne tylko krótkoterminowo. Czyli ludzie czegoś się nauczyli, badacze przyglądali się temu, jak sobie radzą ze stresem i koniec, potem to przestaje działać. No, dlatego właśnie wybrałem dla Państwa taki przykład eksperymentu, który polegał na tym, że uczestniczyli w nim uczniowie
Stanach Zjednoczonych, którzy chodzili do szkoły, która bardzo mocno ich obciążała. Co mam przez to na myśli? To były osoby, które doświadczały na co dzień tak zwanego stresu strukturalnego, który wiąże się po prostu z problemami finansowymi w domu. To były też osoby, które żyły w trudnych takich powiedzmy warunkach społecznych, gdzie nie było dookoła bezpiecznie i miały poczucie, że poradzenie sobie w szkole będzie warunkiem do tego, co będzie dalej z ich przyszłością. Czyli mówiąc bardzo prosto, to były zestresowane dzieciaki. Ale to, co badacze zrobili, to postawili tą młodzież w sytuacji bycia wsparciem dla kogoś innego. I przez dwa miesiące, te osoby, to co miały robić, to wspierać młodszych uczniów na różne sposoby, na przykład pomagać w odrabianiu lekcji, pomagać w zajęciach sportowych, pomagać w gotowaniu. No nagle to były osoby, które w pewnym sensie przymusowo znalazły się w sytuacji pomagania. I badacze obserwowali, co było skutkiem takich interwencji. I efekt był taki, że te osoby, które w tej sytuacji się znalazły, to były osoby, które po 2 miesiącach miały generalnie wyższą samoocenę. Co jest w ogóle ważną informacją. Szczególnie jak jest się młodym, ale przez całe życie samoocena ma znaczenie. Z drugiej strony to były osoby, które nagle miały takie poczucie, że są współczujące, że pomoc innym ludziom jest rzeczą, która jest wartościowa, która im coś daje. Nagle zaczęły te osoby myśleć o sobie jako o byciu po prostu osobami współczującymi. I to, co zrobili badacze jeszcze, to obserwowali 2 parametry biologiczne. Jeden parametr interleukina 6 to jest taki parametr, który wiąże się z układem immunologicznym. Badacze też przyglądali się białkowi C-reaktywnemu. I to, na co zwrócili uwagę, to fakt, że u tej grupy zestresowanych dzieciaków, które przez 2 miesiące znalazły się w sytuacji pomagania komuś innemu, te biologiczne parametry się uregulowały. Początkowo były podwyższone w taki sposób, który z perspektywy długiego czasu mógłby prowadzić do różnego typu problemów zdrowotnych. Natomiast te parametry się po prostu uregulowały. I zwróćcie Państwo uwagę, co jest niesamowite. Niesamowite jest to, że z jednej strony mamy wbudowane reakcje stresowe, które jeśli trwają długoterminowo, czasami potrafią nam szkodzić. Ale z drugiej strony mamy wbudowane reakcje, które wiążą się z tym, że jeśli robimy coś na rzecz innych ludzi, nawet przeżywając stres, to nasze ciało odwdzięcza nam się większą odpornością na stres. No dobrze. I na co Państwu bym tak chciał też zwrócić uwagę, to na to, że wiemy o tym, że stres może wiązać się z tym, że uczymy się z doświadczenia, ale może wiązać się też z tym, że nadajemy sens naszym doświadczeniom i czasem to kończy się tym, że zyskujemy takie poczucie wzrostu, że nasza sytuacja jest w jakiś sposób inna, korzystna, że robimy coś wartościowego. I mam taki przykład kobiety, która poprosiła, żeby do ołtarza poprowadził ją mężczyzna, który miał serce jej zmarłego ojca w wyniku transplantacji. W jakiś sposób te trudne okoliczności postanowiła przeformułować w taki sposób, żeby nadać im sens i żeby ten człowiek w takim metaforycznym sensie miał znaczenie w jej życiu, w takim szczególnym momencie. Inny przykład, pani Iwona Lis jest osobą, która na pewnym etapie życia uległa bardzo poważnemu wypadkowi samochodowemu. Natomiast po kilku latach takiej próby poradzenia sobie z tą sytuacją i poradzenia sobie z konsekwencjami, które były wynikiem wypadku, postanowiła założyć fundację, która wspiera osoby, które doświadczyły wypadków komunikacyjnych. Zobaczcie Państwo, doświadczyła czegoś okrutnie trudnego i po pewnym czasie skorzystała z tego doświadczenia, żeby zrobić coś, co ma jakąś wartość, żeby zrobić coś, co z jej perspektywy jest rzeczą niezwykle ważną. I mam taki przykład eksperymentu, który został wykonany w Stanach Zjednoczonych i został wykonany na reprezentatywnej próbie Amerykanów. I to, co badacze zrobili, to pytali ludzi o to, na ile zgadzają się ze stwierdzeniem, że biorąc pod uwagę całokształt ich życia, mają poczucie sensu w życiu, że ich życie po prostu ma sens. I badacze próbowali zorientować się, co jest taką rzeczą, na podstawie której możemy przewidywać to, że ludzie będą deklarowali poczucie sensu. I co się okazało? Doskonałym predyktorem poczucia sensu w życiu było występowanie w życiu stresu.
Dlaczego? Prawdopodobnie dlatego, że takim paradoksem stresu wydaje się być to, że stres pojawia się wtedy, kiedy podejmujemy się naszych ról społecznych, kiedy angażujemy się w rzeczy, które są trudne, ale w konsekwencji sprawiają, że wzrastamy, że uczymy się, że stajemy się lepsi, że robimy coś na rzecz innych ludzi. Stres wydaje się być takim nieodłącznym, naturalnym elementem naszego życia, który z perspektywy długiego czasu, nawet jeśli krótkoterminowo wywołuje emocje negatywne, sprawia, że nie możemy spać, sprawia, że jest nam ciężko, to z perspektywy czasu wydaje się, że jego występowanie wiąże się też z tym, że osiągamy to, czego byśmy chcieli, że jest po prostu nieodłącznym elementem naszego życia. I pytanie, jakie jest nasze podejście do stresu? Dobrze. I tak bym trochę chciał zebrać, mówiąc w ten sposób, że to takie naturalne dla ludzi, że kiedy przeżywają stres, może pojawić się takie poczucie, coś jest ze mną nie tak, albo coś jest nie tak z moim życiem, z moją karierą, z moimi bliskimi, coś jest nie tak ze społecznością, w której żyję, z krajem, w którym żyję, coś jest w ogóle nie tak z życiem i ze światem, ale biorąc pod uwagę te rzeczy, o których Państwu wspomniałem, mam nadzieję, że troszkę łatwiej będzie pomyśleć o stresie w takim charakterze, że Państwo oczywiście macie różne zasoby, kiedy jest ciężko, z których możecie skorzystać. Macie terapię poznawczo-behawioralną, macie Państwo terapię akceptacji i zaangażowania, treningi uważności, treningi współczucia, masę innych profesjonalnych, przebadanych oddziaływań, które wspierają ludzi w radzeniu sobie, ale z drugiej strony może odrobinkę łatwiej będzie Państwu czasem pomyśleć o stresie jako o jednym z zasobów, które może Wam po prostu pomóc w radzeniu sobie. I tego Państwu generalnie życzę. Dziękuję bardzo.